Rozdział 12. Produktywność. Aby skutecznie zarządzać systemem, skup się na interakcjach pomiędzy poszczególnymi częściami, a nie na ich zachowaniu oddzielnie. Russell L. Ackoff. Sztuka budowania Żadne wyrafinowane metody zarządzania nie pomogą, jeśli pomiędzy ludzi wkradną się projekcje i inne nieuświadomione żądze. Można nauczyć się Pythona, Javy albo innego PHP-a, ale jeśli dążenie do uzyskania prestiżu, władzy albo samopoświęcenie weźmie górę, to długofalowe efekty współpracy i tak będą marne. Robert na chwilę zapomniał o wszystkich językach programowania, jakie znał, Wziął tydzień urlopu i spędził go na samotnych górskich wędrówkach. To były dobre warunki, by mógł dokonać swoistej reedycji własnego doświadczenia. Spotkał się ze swoim żalem i rozczarowaniem. Niemal dotknął swojego lęku o przyszłość. Bez najlepszych pracowników, bez największych klientów, krążyła mu po głowie myśl, aby zamknąć firmę i zająć się czymś innym. Każdego kolejnego dnia stawał się Spokojniejszy, jakby emocjonalne tsunami w końcu odpuściło. Fale napływających odczuć były nadal odczuwalne, jednak nie zasłaniały już horyzontu. W głowie pojawiały się pomysły, co miałby innego robić. Nie chciał rezygnować ze swoich pasji, więc krążyły one wokół dedykowanych rozwiązań IT. W pewnym momencie zatrzymał się na jednym ze szlaków, które przemierzał. W głowie mu zaświtało jak supernowa, i dotarło do niego, że od kilku lat w ogóle nie zajmował się tym, co go fascynowało. Przeznaczał czas na wszystko poza rozwojem własnych pomysłów. Robili to jego współpracownicy. On dbał o to, by im nie przeszkadzać i możliwie jak najbardziej uprzyjemnić im pracę. Kolana się pod nim ugięły i przesiadł na przydrożnym konarze. Przecież to jasne, że w zasadzie był im zbędny. Nic dziwnego, że postanowili rozwijać się poza jego firmą. Targował się jeszcze przez chwilę sam ze sobą, że przecież mogli mu powiedzieć, że chcą pracować inaczej. Gdy tylko próbował obarczyć odpowiedzialnością swoich współpracowników, z drugiej strony atakowały go fakty. Kilka razy słyszał, że nie chodzi o to, by było super miło, że warto też czasem pomyśleć o rezultacie. Tak. Jego najbliżsi współpracownicy wiele razy dawali mu sygnały, których nie dostrzegał. Nie mógł już dłużej udawać, że nie widzi własnego udziału w tym, co się wydarzyło. Jego firma przypominała urodzinowe party. Zaprosił ludzi na imprezę, ale kazał im siedzieć przy stole i co chwilę podsuwał kolejne wykwintne dania. Nie zauważał, że goście są już najedzeni. Nie brał pod uwagę, że może wcale nie byli głodni. Oni dawali do zrozumienia, że to aż nadto i chcieliby po prostu z nim posiedzieć, porozmawiać albo pograć w karty, zaaferowany szykowaniem kolejnych rarytasów. Niestety tego nie usłyszał. Zatem, kiedy na chwilę zniknął w kuchni po kolejne przysmaki, goście wykorzystali chwilę wolności i pod pretekstem tęskniących w domu dzieci z ulgą zamknęli za sobą drzwi. Wyczerpany wewnętrznymi bojami zasnął. Następnego dnia, zamiast pójść w góry, zasiadł przy komputerze. Zjadł nawet śniadanie, czego nie robił już od dawna. Odnalezienie katalogu, w którym dawno temu spisał swoje pomysły, chwilę mu zajęło. Przejrzał jego zawartość i jak grom z jasnego nieba, pojawiały się kolejne projekty, usprawnienia i rozwiązania do zaaplikowania. Nie zauważył, gdy się ściemniło. A wstając od stołu, Dostrzegł, że chyba właśnie stworzył strategię, której nigdy wcześniej nie miał we własnej firmie. Po powrocie zorganizował pierwsze od wielu miesięcy spotkanie. Pozostała piątka współpracowników, z początku z niedowierzaniem, z czasem z uznaniem i ekscytacją słuchała Roberta. Tym razem postanowił spytać swoich gości, na ile są głodni oraz kto na co konkretnie ma ochotę. Jakoś inaczej widział każdego z członków zespołu. Wydali mu się bardziej wyraźni. Jakby wcześniej, zapatrzony w swoich trzech idoli, w ogóle nie widział pozostałych osób, z których każda miała głowę pełną bezcennych pomysłów i refleksji. Dostrzegł nie tylko inicjatywę, ale też urodę, tej, która codziennie serdecznie go witała, a którą mijał bez większej uważności. Kto wie, co z tego będzie? W każdym razie od tego dnia spotkania odbywały się systematycznie i każde kończyło się sprawdzeniem, że po pierwsze, wiemy co robimy, po drugie, wiemy po co to robimy, po trzecie, rozumiemy jaki finalny efekt chcemy uzyskać, po czwarte, wymieniliśmy się opiniami na dany temat, po piąte, poruszyliśmy wszystkie założone punkty, po szóste, mamy ustalenia do każdego z nich, po siódme, Przypisaliśmy zakresy odpowiedzialności. Po ósme, wiemy kto, co, i jak. Po dziewiąte, określiliśmy terminy realizacji poszczególnych etapów i zadań. I dziesiąte, jesteśmy przygotowani na zmianę i ewentualną porażkę. Ta lista Top 10 stała się swoistym rytuałem. Przy okazji była też strategią startową przed kolejnymi wyzwaniami. Kiedy Robert przypomniał sobie, co i po co robi, Energia i zapał wróciły na odpowiednie tory. Nie tylko nie zamknął firmę, ale to, co w niej robił, w końcu zaczęło go cieszyć. Produktywność określana jest mianem relacji pomiędzy wytworzonym i sprzedanym dobrem i ilością wykorzystanych materiałów wejściowych. Można zatrudniać ekspertów, inwestować w wyszukane rozwiązania usprawniające, ale to indywidualne bariery emocjonalne i percepcyjne. Są największym zagrożeniem dla każdego procesu wytwórczego. Zbytnia kontrola, brak perspektyw, nadmierne oczekiwania i lekceważenie kompetencji przy braku konkretnego planu są gotowym przepisem na porażkę. Pod koniec XIX wieku pracowano średnio od 11 do 14 godzin na dobę. Już wtedy praca stała się przedmiotem zainteresowań intelektualistów. Teorie, które wówczas powstawały, Docierały jednak tylko do elit. Dla większości społeczeństwa praca była po prostu przykrym obowiązkiem. Jeszcze na początku minionego stulecia czas pracy wynosił od 10 do 12 godzin. Tamten moment uważa się również za początek tzw. psychologii pracy. Powstające wówczas teorie skupiały się wokół wpływu dopasowania pracownika do określonych stanowisk na wydajność i jakość pracy. Dziś psychologia pracy to nie tylko wydajność, ale szeroko rozumiane aspekty psychiczne, jakie się w pracy ujawniają. Okazuje się, że są one dużo dalej idące niż pierwotnie przypuszczano, a produktywność mylimy z pracoholizmem. Za objaw cnoty postrzegane jest zostawanie w pracy po godzinach. Myśl o odpoczynku potrafi przerażać. Niektórzy prędzej padną ze zmęczenia, niż pozwolą sobie na błogie nic nie robienie. Doktor Timothy Wilson z Uniwersytetu Virginii przeprowadził eksperyment, w którym grupa studentów została poproszona o spędzenie 15 minut w pustym pokoju, bez telefonu, muzyki i innych rozpraszaczy. Większość badanych określiła to doświadczenie jako nieprzyjemne. Część nie mogła się doczekać, aż to się skończy. To właśnie moment zatrzymania był przełomowy dla Pawła, Kaśki i Roberta. Trening wewnętrznego obserwatora wymaga chwili refleksji i uważności. Możesz go zacząć od małych rzeczy. Następnym razem, gdy wsiądziesz do auta, poczekaj dwie minuty. Zaobserwuj, co się dzieje na zewnątrz i usłysz, co na to twoje wnętrze. Sam siebie zaskoczysz. Jeśli pozwolisz swemu sercu bić własnym rytmem. Pozwól im. Nowy dużo opowiadał o projekcie, nad którym pracował. Cieszył się, gdy podczas kolacji mógł opowiedzieć bliskim o tym, jak ogromną korzyść może on przynieść agencji. Praca była dla niego ważnym elementem życia, który uzupełniał jego osobiste i rodzinne doświadczenia. Obawiał się wprawdzie, na ile Kaśka będzie w stanie przyjąć tę niespodziankę, ale wierzył, że, mając dobre intencje, przebije się przez te mury i zasieki, jakie wokół siebie zbudowała. Pozwolił sobie działać w zgodzie z własnymi potrzebami i pragnieniami. Ostatecznie, jeśli nic z tego nie wyjdzie, po prostu zmienią pracę, oznajmił żonie, pakując naczynia do zmywarki. Współpracownicy to czyjś ojcowie i matki żony i mężowie. Każdy z nich chciałby pewnie móc podzielić się ze swoimi bliskimi tym, co wartościowego robi w pracy. Tak jak każdy szef, oni również mają potrzeby, pragnienia i emocje. Są elementem systemu, jakim jest firma. Tym samym doświadczenia z pracy stają się składową ich systemu. Żaden szef nie jest odpowiedzialny za systemy, jakie tworzą jego współpracownicy. Jednak z pewnością chciałby, by praca w jego firmie była dla nich wartościowym składnikiem. Dobra wiadomość jest taka, że w związku z tym dwie strony chcą tego samego. Nie trzeba ludzi zmuszać do pracy. Wystarczy im pozwolić ją wykonywać, albo co najmniej nie przeszkadzać. Nie chodzi o liczbę przepracowanych godzin, ale o osiągnięty rezultat. Zapchanym odkurzaczem można się namachać, ale trudno posprzątać. Trzeba oczyścić przepływ. A żeby każdy w zespole faktycznie zadbał o wynik, niezbędne jest to, by miał świadomość celu, rozumiał swoją rolę w procesie, podzielał zasady współpracy. Wielu szefów mówi, że marzy o samodzielnych pracownikach. Każdy z tych pracowników dostał się do firmy, robi zakupy, wychowuje dzieci, załatwia sprawy urzędowe. Może oni w sumie są samodzielni i potrafią radzić sobie w życiu? Jeśli tak, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli im się pozwoli, to poradzą sobie z zadaniami w pracy. Puszczanie wodzy bywa wyzwaniem. Nigdy nie wiesz, czy koń nie poniesie, jednak kopania się z nim nie polecam. Nie można też za konia galopować. Jedyny sposób, by jazda była przyjemna, to dopasować swoje ruchy.